W miniony weekend na szczawińskiej hali tenisowej rozegrano ogólnopolski turniej tenisa na wózkach. Narodowy Puchar Polski Szczawno-Zdrój 2022 pod patronatem burmistrza Szczawna-Zdroju pana Marka Fedoruka. W zawodach triumfował Jakub Kuciński z Aktywnych Wrocław, pokonując w finale Pawła Międrkiewicza z Nafty Zielona Góra. W turnieju pocieszenia najlepszy był Szymon Nowacki ze Spartakusa Koźmin Wielkopolski, pokonując Mariusza Jakubowskiego z Integracyjnego Klubu Tenisa Płock. Do turnieju zgłosiło się 18 zawodników, 3 się wycofało z powodu choroby. Zagrało 15 tenisistów niepełnosprawnych, między innymi z Płocka, Poznania, Łomży, Wrocławia, Krotoszyna i Brodnicy. No, udaje się w tym roku po raz kolejny spotkać się w Szczawnie-Zdroju na kortach na hali tenisowej tutaj. W tym roku jest 9. turniej tenisa ziemnego na wózkach. To jest taka edycja, 2. Narodowy Puchar Polski. Drabinka była ogólnie 24 zawodników, zgłosiło 17 się zawodników, 2 się wycofało i od soboty, od 8 rano grało 15 zawodników. Zawodnicy przyjechali z całej Polski, z Polska, z Wrocławia, z Poznania, nawet zawodnik, kolega przyjechał aż z Łomży. Turniej dzięki właśnie sponsorom udaje nam się organizować. Tutaj głównym sponsorem jest pan burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, który jest również objął patronatem honorowym nasz turniej. Poza tym powiat wałbrzyski, gmina Czarny Bór, prezydent miasta Wałbrzych, no i pozostali są sponsorzy tutaj na tym turnieju, którzy nam pomagają. Za chwileczkę się rozpoczyna finał główny turnieju i finał główny pocieszki. W finale oczywiście, jak zawsze, będzie rozdanie nagród, pucharów, są nagrody rzeczowe przewidziane również. Cóż więcej, mam nadzieję, że się zawodnikom podoba, z tego co widzę, bo jednak frekwencja dopisuje jak co roku, także myślę, że za rok się spotkamy na 10. turnieju jubileuszowym i też będziemy grać, i aby tylko zdrowie pozwoliło zawodnikom i wszystko się uda. Cieszę się, że kolejny turniej osób niepełnosprawnych, osób na wózkach odbyła się w Szczawnie-Zdroju. Zbliżamy się do jubileuszu małego. W przyszłym roku będzie 10. to turniej. Cieszę się, że kilkunastu zawodników przyjechało, wzięło udział w tym turnieju. To jest i dawanie zadowolenia zawodnikom, którzy mogą spełniać swoje pasje, ale również i promocja naszego uroczego Szczawna, bo panowie, którzy i rodziny, którzy z nimi są, zwiedzają okolice i wychwalają nasz region, wychwalają Szczawno-Zdrój jako urokliwe, jako dostępne też dla osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że pan Robert Kosiński udostępnia korty tenisowe już kolejny raz na turniej tenisa osób na wózkach.